Hej, hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na propozycje lunchboxów do pracy. Co ja zabieram do pracy, moje propozycje, co najbardziej lubię ostatnio jeść? Po prostu zapraszam. Warto wspomnieć, że zrobiłam sobie ostatnio 3-dniową kurację sokową i była to po prostu detoksykacja organizmu, rezygnując w tym czasie z konsumpcji standardowych posiłków. I ta dieta składała się z soków oraz zup wypijanych, zjadanych przeze mnie w odpowiedniej kolejności. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo przypadło mi do gustu i jest to fajny sposób na właśnie oczyszczenie organizmu. Raz na jakiś czas będę sobie coś takiego robić. I pierwsza moja propozycja to placuszki bananowe z dużą ilością jogurtu naturalnego oraz owocami liofilizowanymi. Placki są bardzo proste w przygotowaniu. Wystarczy wrzucić do miski 2 banany, wcześniej je rozdrabniając. Następnie dorzucamy 6 łyżek mąki kukurydzianej. Jak 2 banany, to 2 jajka. I ja dodaję opcjonalnie błonnik kokosowy, bo uwielbiam smak kokosa. Oczywiście możecie to pominąć. I dodaję też mus kokosowy, mój ulubiony z firmy Lookfood, mniam. Opcjonalnie również fit banana, jedną taką miareczkę, żeby wzmocnić smak. No i to wszystko oczywiście mieszamy, a następnie będziemy blendować na gładziutką masę. No i przechodzimy do smażenia. W tym przypadku używam akurat olej kokosowy, ale nie zawsze go używam. Mam co do niego kilka obiekcji. Nakładamy równomiernie nasze placuszki, mniej więcej, żeby były takiej samej wielkości i dosłownie po kilka minut trzymamy je na jednej stronie, po to, żeby się nie spaliły, one dość szybko się smażą i też uważajcie, żeby nie zrobiły się takie gumiaste. Nakładamy nasze placuszki na talerz, ja układam je tak piętrowo, jeden na drugim, zobaczcie jakie są rumiane i piękne. No i takie placuszki możecie oczywiście zjeść w domu, a jeżeli chcecie je zabrać do pracy, wystarczy je przepołowić na pół i włożyć do lunchboxa. To słuchajcie, mój nowy lunchbox, o którym Wam zaraz opowiem. Tutaj też wkładam owoce liofilizowane i jogurt w takim małym pojemniczku. To są nowe pojemniki od Mon Bento. Odkryłam je ostatnio na stronie Twój Lunchbox i jest spora ilość kolorów do wyboru, w związku z tym możecie wybrać, jaki Wam się tylko żernie podoba. Przepiękne takie woreczki, w które możecie włożyć swoje lunchboxy oraz także ten bidon, który sobie kupiłam, pojemnik. Ja akurat używam do wody i koktajlów. Do drugiego śniadania zawsze wypijam jakąś herbatę. Ostatnio testuję nowości od Natural Mojo Happy Tea. Muszę Wam powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż ich poprzednicy. Naprawdę mega dobre. Jak chcecie, to zajrzyjcie sobie w opis. Tam macie zniżkę na produkty od Natural Mojo. Do herbatki idealnie pasuje ciemne pieczywo z humusem. To jest akurat humus gotowy, ale często zdarza mi się robić go samej. Następnie pokrojone awokado i bardzo lubię dodać sobie jakieś kiełki. W tym przypadku miałam kiełki rzodkiewki. Tak przygotowaną kanapkę sklejam na pół, a następnie kroję ją nożem, tak aby zmieściła się do lunchboxa.
Do pracy na taką mini przegryzkę lubię zabrać sobie ziarna słonecznika oraz batonik z firmy Mixit. Bardzo lubię je, są zdrowe, a przede wszystkim bardzo smaczne. Czas na obiad. Obiad to sałatka. Tutaj mamy szpinak oraz miks sałat. Następnie dodaję pokrojone w paseczki pomidory suszone. No i coś, co ostatnio kocham, to pokrojone w takie plasterki jak do carpaccio buraki. Oczywiście te buraczki były wcześniej ugotowane. I teraz feta pokruszona. Pamiętajcie, żeby była dobrej jakości. Zawsze dodaję jakiś miks ziarenek, w tym przypadku orzechy włoskie i pestki dyni. Dodaję tak pół cebulki czerwonej, ona nadaje fantastyczny smak sałatce. No i do smaku sosik, wyciskamy pół cytryny, następnie dodajemy sól, pieprz i to wszystko idealnie mieszamy. Polewamy tym naszą sałatkę, cytryna pięknie wzmocni smak potrawy. I na koniec balsamico, nie tylko dla ozdoby naszej potrawy, ale również dla wzmocnienia smaku. Taka sałatka to również idealny obiad do lunchboxa i tutaj zabieram sobie jeszcze zawsze dodatkowo jakąś wodę. Ostatnio polubiłam wodę z owocami. W ciągu dnia lubię uzupełnić swój posiłek koktajlem takim wzmacniającym, zielonym i on składa się z kolorowych owoców, a mianowicie truskawki, borówki, maliny i słuchajcie, dodaję sobie tam również zdrowy tłuszcz awokado. Żeby dodać witamin, dodaję również szpinak i żeby wzmocnić jeszcze kolor, spirulinę. Opcjonalnie dodaję miarkę Fit Coco z Natural Mojo. Jak widzicie, mam obsesję kokosa i zawsze musi ten smak gdzieś troszeczkę się wybijać. No i masło orzechowe i na koniec mleko migdałowe, nie za dużo, tak żeby był gęsty nasz koktajl. I ostatni posiłek to kolacja. Wiadomo, że jej nie zabieram do lunchboxa, a ostatnio bardzo przypadły mi do gustu muffinki jajeczne, które już wielokrotnie robiłam. I tam dodaję opcjonalnie, co tylko chcecie. Mogą być to na przykład pomidorki koktajlowe, mozzarella. Ja dodaję również szpinak. Je wkładamy w naczyniach żaroodpornych na 180 stopni na 15 minut do piekarnika. Możecie tam również dodać przyprawy, to jest bardzo prosta opcja na kolację, idealna przed snem, a zwłaszcza po treningu. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie koniecznie łapkę w górę, skomentujcie i do następnych moich produkcji buziaczki.